Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, poopowiadać o tarczach zegarka, według mnie najciekawszych, ale trochę w innym stylu, a mianowicie cyfrowych tarczach. No też, no, jakkolwiek inaczej je zwać, takich, których za bardzo nie posiadają w sobie wskazówek, ale wyświetlają nam cyfry, czyli tak zwanych cyfrowych tarczach. No to słuchajcie, mam kilka ciekawych tarcz, które znalazłem. Wszystkie są oczywiście darmowe. No i cóż, zaczynajmy. Pierwsza z tarcz, którą chciałem Wam zaprezentować, jest to CyberWatch wersja free. Jest to wersja premium, do której dochodzi trochę dodatkowych rzeczy, no ale cóż, w wersji premium, jeżeli sobie ją dokupimy, będziemy mogli tutaj korzystać z tych skrótów, których w wersji free nie działają, ale tarcza no jest, no, można powiedzieć, o tutaj, obłędna. No, jeżeli chodzi o tutaj jej ześwirowanie i poziom dziwności, jak dla mnie jest super. W trybie Always On Display za chwilę zobaczycie, jak wygląda. Też jest fajny, bo jest prosty. Jeszcze chwila. Pokazuje nam tylko godzinę i datę, czyli jest energooszczędny, ale wizualnie no, robi robotę. Ok, kilka ich jest, to lecimy dalej. Co jest kolejna dla mnie? 15 November, tak się tarcza zwie. Oczywiście listę wszystkich tarczy będziecie mieli w opisie filmu ode mnie. No i co tu mamy? Taka bardzo prosta czerń, biel, tarcza mega energooszczędna z racji tego, że tu używamy ekranu AMOLEDowego. Wersja, o, znikło mi, sorki, Always on Display, jak widzieliście przed chwilą, też jest świetna, bo pokazuje nam tylko i wyłącznie godzinę. Też jest biel i czerń, no wiadomo, mamy tutaj kroki, dystans, kalorie. Fajna rzecz, jeżeli chcemy oszczędzić trochę baterii. Myślę, że patent spoko w tym temacie. Jedziemy dalej. Co mam kolejnego dla Was? No i kolejna z tarczy, którą chciałem Wam pokazać. CWF Cygnus, czy jakoś tak czytany Digital. Tarcza bardzo cyfrowa. Data 24 o godzinnym zapisie 12. Oczywiście czas, metry przebyte. Data, bateria, tętno, kroki. Myślę, że ciekawy tryb. Always on display. Też fajny, bo bardzo prosty. Tylko mamy datę oraz godzinę. Oczywiście w dwóch formatach zapisu, więc energooszczędny. Cóż dalej. Kolejna tarcza, która według mnie też jest warta polecenia i jest bardzo prosta. Jest to Simple Blue. Mamy po prostu bardzo, bardzo prostą tarczę. Sekundnik, godzina, data. Nic poza tym. Tryb Always on display. Też bardzo fajny, bo no po prostu energooszczędne, tylko mamy zapis podstawowych rzeczy, czyli czasu i daty. Kolejna, Classical. Tu już mamy bardzo klasyczna cyfrowa tarcza. Mamy kroki, tętno, baterię, data, godzina. Tryb Always on Display też bardzo prosty, bo tylko i wyłącznie widzimy datę i godzinę. Też fajne, bo energooszczędne oczywiście. Następna z tarczy, którą Wam mogę polecić. Simple Digital. No, już bardziej kolorowa. Mamy żółtą, jakby podstawę jej. Mamy oczywiście datę, godzinę. Jest jeszcze też w wersji analogowej, kroki, tętno, jak i również stan naładowania baterii. Tryb Always on Display. No również super, bo bardzo energooszczędny, czyli mamy tylko i wyłącznie datę plus godzinę. Następna tarcz, którą bym Wam chciał pokazać, w jaki sposób Wam polecić. Digital Fig 24. O, jakiś psiurek gdzieś za oknem szczeka. Tarcza bardzo banalna. Data, godzina, bateria. No i latający sekundnik dookoła. Bezela. W przypadku trybu Always on Display tylko jest podana godzina. Czyli bardzo, bardzo fajnie. Energooszczędnie, oczywiście również. Tak jak większość u mnie tarczy energooszczędnych, no bo trzeba korzystać z tego smartfona więcej niż go ładować. Kolejna tarcza o nazwie DQS004. Bardzo banalna, bo jest oczywiście godzina, data, sekunda, bateria. Tryb Always on Display. Zaraz, niech się tylko nam włączy. Jest praktycznie identyczny. Nic się nie zmienia. Wygląda identycznie. Aha, przepraszam, zmienia się, bo znika nam sekundnik. Jak widzicie, teraz pokazują nam się sekundy. Bardzo fajna tarcza. Mega spoko, bo czarna. Teraz nazwa. Tarcza, jeżeli dobrze pamiętam, no to można coś będzie w niej zrobić. X-Clock Galaxy.
Taki ciekawe podejście do tarczy. Bateria, godzina, data, wszystko jest. Co w niej jeszcze możemy zrobić? O, możemy sobie tła zmieniać. Jak widzicie, takie bardziej kosmiczne. Wiecie, gdzie to się tutaj? Tu klikamy. No nie za każdym razem chce mi to złapać. Teraz, jeszcze raz, aby tutaj pozmieniać i wam pokazać. Kurczę, no. Może być całkowicie czarna. Może być coś a la galaktyka. Tego typu galaktyka. Tego typu. O, myślę, że ciekawe podejście. Najfiltową już widzieliście. W przypadku Always on Display fajnie, również prosto, bo energooszczędnie. Bo widzimy oczywiście dzień, datę i godzinę, czyli najważniejsze rzeczy, które nas interesują. Następna starczy. To jest bodajże Discwatch się nazywa, ale to nazywa gramofon. Ja wam oczywiście napiszę ją później. Co jest fajne w tym? No mamy, ktoś lubi stare oldschoolowe gramofony. Widzimy kręcący się gramofon odmierzający sekundy. No i datę, przepraszam, godzinę w formie cyfrowej. No i tryb Always on Display od razu mi się włączył. Też jest fajny, ciekawy, był taki troszeczkę inny, mały, czerwony. Bardzo fajnie to wygląda. No i coś się dzieje, bo jest jakaś animacja na tej tarczy. Space Invaders w tarcza. Jeżeli ktoś kojarzy tą grę, powrót do przeszłości możecie zobaczyć. Na niej oczywiście, co możecie zobaczyć, procent baterii. Jeżeli dobrze kojarzę tutaj ilość kroków, które przeszliście. No i oczywiście godzinę. Tryb Always on Display też w tarczy ze Space przepraszam, w ciątce ze Space Invaders. I oczywiście w trybie bardzo takim fajnym, bo tylko i wyłącznie godzina i oszczędność baterii oczywiście zarazem. Następna starczy, którą wam chciałbym pokazać, jest Digital Green Classic. Taka ciekawa tarcza, w której dużo się dzieje, jest trochę zieleni, ale mamy wszystko, co nas interesuje. Baterie, kalorie, data, godzina, dystans, nasza prędkość jest pokazywana. Kroki, jak i również tętno. Tryb Always on Display, no niestety jest to tarcza robiona dla S2 Gira, no więc takie typowa dla tamtych tego typu tarczy, czyli bardzo banalna. Prosty zegarek, którym coś możemy zobaczyć. Kolejna starczy. Tronica by Pluto. Tak, dokładnie. To już jest to cyfrowa tarcza, ale troszeczkę inaczej ujęta. No, bardziej rozbudowana bym powiedział. Oczywiście data, godzina, sekundnik, bateria. Wszystko mamy. Wygląd, no taki ciekawy. W tryb Always on Display właśnie się złączył, bo jest taki typowy dla Touch S3, czyli jest przyciemnienie całości, czyli znika nam część funkcji, ale zostaje przyciemniony ekran. No nie jest to zbytnio energooszczędne, ale jeżeli komuś przypada do gustu, to oczywiście polecam. Następna, Steps 3D, czyli kroki w 3D. Ciekawa tarcza, no bo jest animowana. Fajnie nam się tutaj wszystko w niej rusza. Mamy oczywiście kroki, baterie, tętno, sekundnik, który tam fajnie tutaj ucieka, oraz oczywiście godzina w formie cyfrowej. Tryb Always on Display jest bardzo prosty, bo po prostu jest przyciemnienie i to takie bardzo znaczące. Oczywiście zostaje nam tylko godzina, tu lekko coś widać na zewnątrz, ale to akurat nam nie jest potrzebne. Kolejna starczy, którą chciałbym wam pokazać. Digital AXN, wersja druga niebieska. Prostota, myślę, że wielka, ale za to ładna. Godzina, data i tyle. Biegająca sekundnik. Co nam powie tryb Always on Display w przypadku, no to co w przypadku też dla S2, czyli bardzo prosty zegarek, na który widzimy. Następna starczy, którą bym chciał wam zaprezentować. Serenity, jeżeli dobrze odczytuję nazwę. Taka niebieska tarcza, troszeczkę bym powiedział sfiksowana na punkcie kosmicznym według mnie, ale no może nie do końca. Znaczy, co na niej mamy w standard moc, czyli naszą baterię, data, godzina. W trybie Always on Display, jak widzicie, wszystko się przyciemnia, zostaje tylko na środku godzina. Oczywiście godzina też jest jakby zdublowana analogowo, no ale oczywiście cyfrowo, jak widzicie, mamy. Co dalej z ciekawostek ode mnie? Deep 101 tarcza.
fajna z nacji ciekawej czcionki. No, nie wiem, czy to nawiązuje do jakiejś gier, ale może coś trochę z Far Cry mi się kojarzy ta czcionka, ale nie jestem w 100% tego pewny. Co mamy? Oczywiście godzinę, datę, serducho, czyli nasze tętno, mamy stan baterii, no i tarcza była dla S2 robiona, więc jak widzicie, najprostszy możliwy tryb Always on Display, czyli zegareczek. Taki, jaki możecie w girze S2 zobaczyć praktycznie przy większości tarcz. Force Sport, kolejna starczy. Ciekawa. Jest czarno-czerwona, mamy na niej wszystko, co byśmy praktycznie chcieli. Dystans, kroki, data, rok, oczywiście bateria, godzina cyfrowo biegająca, kropeczka robiąca nam za sekundnik. A w przypadku trybu. O, sekundę, coś się źle włączyłem. W przypadku trybu Always on Display, no akurat w tej nie działa żaden tryb, więc po prostu go nie ma. Następna starczy. To już może troszeczkę tarcza nie do końca cyfrowa, ale również też cyfrowa nazwę widzicie u góry. A czemu je ujęła? Nie było jej w poprzednim zestawieniu, ale właśnie jakoś na nią trafiłem. Jest bardzo ładna. Analogowo cyfrowa, z datą, oczywiście z mocą, czyli z baterią. I z dniem tygodnia i datą, którą mamy. Tarcza bardzo fajna, taka troszeczkę w stylu związanym z, jeszcze wróć, z awioniką, samolotami. Mamy tu samolocik, który wskazuje nam sekundy, które sobie się dookoła kręcą. W przypadku trybu Always on Display przed chwilą go widzieliście, ale jeszcze raz go pokażę. Jest bardzo fajny, no bo wydaje nam się, jakby to były świecące jakieś radioaktywne diamenciki, które w niektórych zwykłych analogowych zegarkach świecą, oraz wskazówki, które nam świecą, czyli tak naprawdę tryb przyciemniony. Bardzo fajny. Nie jest może mega energooszczędny, ale wygląd naprawdę robi robotę. Jest to bardzo ładna tarcza, dlatego też stwierdziłem, że jeszcze ją do tego zestawienia dla Was wrzucę. I chyba ostatnia z tarcz, którą bym Wam polecił z tarcz analogowych, które tak naprawdę po przejrzeniu całego sklepu bardzo mi się spodobało, czyli styl Green G-Shocka. Co my tu mamy? No, bardzo taka prosta, ale myślę, że ładna tarcza. Czcionka dziwna, ale niektórym może przypaść do gustu. Standardowo tętno, data, sekundy, czas, bateria, kroki, jak i również dzień, czyli poniedziałek. Tryb Always on Display świetny, bardzo energooszczędny, bo widzimy na nim tylko i wyłącznie godzinę, więc jest to bardzo, bardzo wskazane. Cóż, to jeżeli dobrze pamiętam, wszystkie ze starczych analogowych, w dodatku darmowych, które chciałem Wam pokazać, które możecie znaleźć w sklepie Samsunga. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, zapraszam do subskrypcji kanału, łapka w górę. Oczywiście, jeżeli chcecie się podzielić również jakimiś własnymi ciekawymi cyfrowymi tarczami, to zapraszam, napiszcie w komentarzu, chętnie zobaczę i możliwe, że ja albo inne osoby, które obejrzą ten film, będą zainteresowane tego typu tarczą. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.